Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niedawno czytaliśmy ten fragment Pisma Świętego, Ewangelii Świętego Mateusza w niedzielę i może niektóre homilie zahaczyły także o ten temat. Ja tylko chciałbym przypomnieć to, co wydaje się z tego fragmentu, bo tam był większy, część większej całości, było o siewcy. Ale ten fragment szczególnie nam przypomina o tym, że po pierwsze są synowie złego, czyli są ludzie, osoby, konkretne osoby, które działają w imię zła. Czasami patrzymy albo słyszymy o jakichś wydarzeniach i zastanawiamy się, jak człowiek może zrobić coś tak potwornego. Otóż może zrobić dlaczego? Bo może być synem złego. Może zrobić największe potworności tego świata, a nawet i większe. Bo to jest kwestia także i zbawienia. Czyli może zatracić duszę człowieka w piekle. Czyli są osoby, które idą w kierunku zła. Jeżeli są osoby, to pamiętajmy, że diabeł też jest osobą. To nie jest idea. To nie jest jakiś pyłek czy jakieś coś nie wiadomo co. Jest to konkretna osoba, duch. Duch zły, który ma wolę, która jest przeciwna Panu Bogu. I o tym trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć, że tak jak Pan Jezus mówi, że będą zgorszenia, że będą nieprawości, ale żebyśmy wiedzieli, że tam będzie piec rozpalony. I czasami niektórym się wydaje, no tak, no to usmażą i będzie koniec. To już nie za bardzo. Piec rozpalony i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli w tym miejscu, w piekle, będzie, to nie jest tak, że będzie raz załatwione i już wszystko, już będzie spokojnie. Nie. Tam będzie nieustanny płacz i nieustanne zgrzytanie zębów, które jest oczywiście znakiem jakiegoś wielkiego, przepotwornego bólu. Będzie to ból nie z powodu ciała, tylko będzie to ból z powodu tego, że ktoś odrzucił miłość. To będzie ten największy ból, że mogłem iść w kierunku miłości, a mi się nie chciało. I to będzie ten największy ból, jaki człowieka zastanie piekło. No i namiot spotkania. Jak ktoś z was był na oazie, no to wie, że zawsze się robiło tak, że w jakimś osobnym budynku była specjalna sala. I przez te 15 dni każdy z tych uczestników rekolekcji oazowych, czy na pierwszym, czy na drugim stopniu, mógł sobie wejść właśnie do tej sali. W tej sali był najczęściej albo Najświętszy Sakrament, albo po prostu był tylko krzyż i nic poza tym. Żadnych krzeseł, nic. Po prostu taka sala. Namiot spotkania. Chciałeś porozmawiać z Panem Bogiem w ciągu dnia? Szedłeś właśnie do tego namiotu spotkania. Właśnie na wzór tego, co przeczytaliśmy dzisiaj z Księgi Wyjścia. Czy taki namiot spotkania można sobie urządzić w... Akurat w naszej parafii to nie ma problemu, dlatego że Kościół jest cały czas otwarty i można powiedzieć, że ten namiot spotkania jest nieustannie czynny. No może o 22 już nie, ale przez cały Boży Dzień. Ale jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że chciałby o 12 adorować Pana Jezusa, to zostawię go tutaj w Kościele, nie ma żadnego problemu. Dlatego też pamiętajmy, że każdy człowiek może mieć taki namiot spotkania
To wszystko zależy od tego, jak sobie ułożę plan dnia i co, na czym mu najbardziej zależy.